Cześć wszystkim, witam Was na kanale Computronic i dzisiaj porozmawiamy sobie o nowym graczu na rynku laptopowych procesorów, czyli Qualcomm Snapdragon X Elite. Czy nowe procesory Qualcomm to hit, który przewróci rynek do góry nogami? A może kit, który szybko zniknie w cieniu konkurencji? Dzisiaj przyjrzymy się temu z bliska. Zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy od specyfikacji. Snapdragon X Elite może pochwalić się 12 rdzeniami z taktowaniem sięgającym do 3,8 GHz. Dodatkowo mamy pamięci LPDDR5X, co zapewnia szybki dostęp do danych i efektywny sposób zarządzania energią. Qualcomm oferuje niemalże dwukrotnie większą wydajność od konkurencyjnych procesorów AMD czy Intel w podobnej kategorii energetycznej. Najbardziej wydajny zakres mocy wydaje się być od 20 do 30 W, gdzie bije nawet na głowę Ryzena 8845HS przy obciążeniu 20 W. Co jak wiecie jest dobrym wyczynem, ponieważ AMD ma naprawdę bardzo wydajne jednostki. Przejdźmy teraz do testów wydajności. X Elite osiąga imponujące wyniki w benchmarkach. Procesor ten przewyższa konkurencję w testach wielozadaniowych, co czyni go atrakcyjnym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują mocy obliczeniowej do zadań wielowątkowych, takich jak edycja wideo czy praca z grafiką 3D. Jednak nie wszystko jest tak kolorowe. Choć Qualcomm zdołał wyprzedzić Intela czy AMD, to w dalszym ciągu troszkę brakuje mu do lidera, czyli układy M2 Pro i M3, które zdecydowanie lepiej sobie radzą z efektywnością energetyczną i obliczeniami jednowątkowymi. No dobra, mamy świetną wydajność, ale co to oznacza w praktyce? Po pierwsze, dłuższa żywotność sprzętu. Wiecie, niższe napięcia to mniej wydzielanego ciepła, co przekłada się na wolniejszą eksploatację sprzętu. Po drugie, laptopy nie wymagają dużych i topornych systemów chłodzenia, więc będą to coraz to bardziej smukłe. No i po trzecie, najważniejsze, żywotność baterii. Dla przykładu w Surface Pro 11 Copilot Plus bateria wytrzymuje około 13-14 godzin, co jest naprawdę dobrym wynikiem. Trzeba jeszcze wspomnieć, że nowe Snapdragony mają wsparcie dla łączności 5G. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które zawsze i wszędzie muszą być online. Mimo tych zalet, Qualcomm staje przed poważnym wyzwaniem. Rynek procesorów jest bardzo konkurencyjny, a użytkownicy są lojalni wobec marek, które już znają. Intel i AMD bez wątpienia od kilkudziesięciu lat dominuje rynek laptopowych procesorów. A mamy jeszcze Apple'a, który od niedawna sam produkuje sobie układy, dzięki czemu zdobywa to coraz szersze grono fanów. Dodatkowo kompatybilność oprogramowania i ekosystemu. W dalszym ciągu wiele producentów optymalizuje swoje aplikacje pod architekturę x86, co może być dużym problemem przy przesiadce na architekturę ARM. Natomiast uważam, że nie jest to duży problem. Jak poradziło sobie z tym Apple, to poradzi sobie z tym każdy. Podsumowując, Qualcomm Snapdragon X to naprawdę obiecujący procesor, który ma dosłownie wszystko, czego możemy spodziewać się po współczesnych laptopach. Duża wydajność, energooszczędność, do tego rdzenie NPU, które wykonują obliczenia stricte pod AI, laptopy są całkiem przystępne cenowo i do tego smukłe. Czego można chcieć więcej? Sekcja komentarzy pozostaje do Waszej dyspozycji i podzielcie się własnymi spostrzeżeniami na temat tego układu. Klasycznie zostawcie suba, wciśnijcie dzwoneczek i widzimy się w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia, cześć!